Cześć, witajcie na moim kanale. Przede wszystkim dziękuję za zaufanie tym, którzy są razem ze mną, co zasubskrybowali kanał. Kto tego jeszcze nie zrobił, zapraszam. Naprawdę to nie boli, a pomaga. Słuchajcie, jak filmik się będzie podobał, łapeczka w górę, myślę, że liczę na pewno na to. Zajmiemy się dzisiaj czym? Słuchajcie, mamy Kia, silnik dwulitrowy, 140 koni. No i słuchajcie, w czym jest problem? Problem jest taki, że pojazd rzucił palenie. Jak pojedziecie gdziekolwiek z takim czymś do jakiegoś tam warsztatu, serwisu, do kogo byście nie pojechali, no zrobi się problem, schody i tak dalej, panie, koszty sakramenckie. Ja wam, słuchajcie, pokażę metodę, jak można sprawdzić. Generalnie, słuchajcie, efekt jest jaki? Efekt jest jaki w takim pojeździe, że nie włącza pompki paliwa, kontrolki załączają się na liczniku, natomiast nie załącza się, słuchajcie, ani świeca żarowa, nie załącza się ani, słuchajcie, kontrolka od silnika. Generalnie rzecz jest jaka? No w takim silniku, słuchajcie, mamy pompę wysokiego ciśnienia, pompkę wstępną, mamy tutaj nastawnik kolektora sącego, no i słuchajcie, tego efektu nie ma. Jak załączamy normalnie zapłon, to powinniśmy, słuchajcie, mieć taki charakterystyczny przydźwięk takiego buczenia, piszczenia, no ciężko to określić, w każdym bądź razie czegoś, co kiedyś mogliście słyszeć po włączeniu zapłonu, jak słychać było pod maską, a w tym momencie tego nie ma. Bo myślę, że wielokrotnie się zdarzyło komuś, że ktoś miał włączony zapłon w samochodzie, a samochód był unieruchomiony i siedział sobie pod maską czy przy silniku i słyszał sobie, co tam mniej więcej słychać. No ale słuchajcie, jak to się ma do rzeczy? No przede wszystkim ja wam pokażę metodę taką, którą będziecie mogli sobie to namierzyć, sprawdzić. Ja wiem, że gadam niepotrzebnie, ale słuchajcie, staram się naprowadzić, żebyście wiedzieli, o czym mowa, a nie koleś gada o zrobieniu czegoś, co nie pali, a tu nagle okazało się, że u mnie co innego. Więc tutaj już wiecie, jaki jest mniej więcej efekt. Efekt jest taki, że kontrolki się załączają, ale nie słychać pompki i tak dalej. Tam gdzieś filmik o pompce powinniście sobie odnaleźć, bo te pompki to też jest mankament tej Kianki, generalnie Hyundai Kianki. Ale to nie jest wina pompki, ale to nie o tym dzisiaj mówimy. Słuchajcie, żebyśmy mogli namierzyć i sprawdzić generalnie problem, ja wam przede wszystkim muszę pokazać rzecz taką, że ten pojazd naprawdę nie zapala. Że ten pojazd nam nie pali. No i robimy pierwszy efekt. Włączam zapłon. No właśnie. I to jest ten, słuchajcie, efekt. Nie ma niczego, jest totalna cisza. Więc tak. Problem jest z tym, że słuchajcie, leci wiązka pod nadkolem. Żeby się tam, słuchajcie, dostać, no jest troszeczkę roboty niepotrzebnej, którą moglibyście zrobić. No, czasem ktoś się może poświęcić i zrobić. Natomiast słuchajcie, ja powiem szczerze, kiedyś się martwiłem, teraz już się nie martwię. Ma jeździć, a nie, słuchajcie, a nie żeby nam sikusa robił. To samochód jest dla nas, a nie my dla niego. Dobra, słuchajcie, otwieramy skrzynkę. Co mamy w skrzynce? W skrzynce mamy, słuchajcie, bezpieczniki. Co prawda ja tu nie mam wszystkich przekaźników, bo na przykład nie mam od wentylatora, nie mam tam od halogenów, ale to jest, słuchajcie, to jest mało ważne, nie? Skupiamy się generalnie na tym, że nasz pojazd nie chce odpalić. No i teraz tak, jakbyśmy się czepili, słuchajcie, nie każde rozpiskę bezpieczników zna. Bezpieczniki są bardzo ładnie opisane w tych samochodach. No i przede wszystkim powiem wam rzecz taką. Na bezpieczniku 7, 8, 9 mamy, słuchajcie, zasilanie zapłonu, czyli te bezpieczniki tutaj, czyli jak się uczepimy, to są bezpieczniki te, ten i ten, no kurka, ruszył mi się niepotrzebnie, na tych bezpiecznikach mamy zasilanie, to jest sterowanie, słuchajcie, naszego zapłonu. Pominę, że mamy, słuchajcie, te bezpieczniki wysokoprądowe, te, które tutaj widzicie, tam 30, 40, czyli generalnie kolorystycznie, jak mamy zielony, różowy czy czerwony, bo one są kolorystycznie oznaczane oprócz opisanego prądu. To są bezpieczniki ze stałym prądem. Natomiast bardzo często, gęsto jest tak, słuchajcie, że nie mamy zasilania na poszczególnych innych. No i teraz tak, co robimy, słuchajcie? Jak chcemy sobie zrobić jakąś wstępną kontrolę, przede wszystkim pasowałoby, żebyśmy sobie sprawdzili, czy to zasilanie mamy, czy nie mamy. No i w tym momencie, słuchajcie, robimy test bez włączonego zapłonu. Zapłon sobie załączymy dopiero za chwilę. No i słuchajcie, tutaj na przykład nie włączyłem, chyba zapłon zostawiłem włączony, tak?
O, tu słuchajcie, nie mamy zasilania. A nie, tutaj przepraszam, na tym siódmym to jest bodajże zasila podtrzymanie pamięci komputera. Komputer, słuchajcie, mamy tutaj. Nie musicie go ruszać, bo nie ma konieczności. To jest sterownik tutaj z dwoma kościami. Schematy też są dostępne, gdzieś tam te schematiki, jak ktoś potrzebuje w sieci. No i słuchajcie, rzecz jest jaka. Mamy te... Raczy, generalnie możecie sobie sprawdzić wszystkie bezpieczniki, które chcecie. Troszkę się dzisiaj zagalopowałem, nie z tym tłumaczeniem, ale to dlatego, że jest zimno. Natomiast słuchajcie, na tych bezpiecznikach, które mamy o tu, czyli na tej 9 i na tej 20, nie mamy w ogóle zasilania. To jest, słuchajcie, zasilanie, którym wysterowany jest nasz komputer po zapłonie, czyli przysłowiowa 15. Jeżeli czasem będziecie słyszeli od kogoś, że ktoś mówi, a pani 15 brakuje, czy to 15. Więc już będziecie wiedzieli, słuchajcie, po tym filmie, bo ci co wiedzą, to wiedzą, a ci co nie wiedzą, to będą wiedzieli. 15 to jest, słuchajcie, zasilanie po zapłonie, czyli to co my włączamy po zapłonie, czyli przekręcając kluczyk, pojawia się napięcie. To jest właśnie napięcie o nazwie technicznej takiej na serwisówce 15. 30 to jest, słuchajcie, napięcie stałe. Czyli tak jak widzieliście tutaj, ten bezpiecznik, który mamy tutaj powyżej, to jest bezpiecznik z 30, czyli stałe zasilanie, podtrzymanie pamięci komputera. Na tych bezpiecznikach niższych mamy już 15. Jeżeli mamy gdzieś oznaczenie 31, to jest, słuchajcie, masa. No i dobra, słuchajcie, robimy teraz tak. Co najprościej jest zrobić, żeby zrobić taką próbę? Będziecie potrzebowali na pewno, słuchajcie, kawałek kabelka. Ja sobie to kabelek przygotowałem, żeby Wam nie zajmować czasu niepotrzebnego. Kawałek kabelka, prawda? No i teraz generalnie, słuchajcie, co potrzeba zrobić. Potrzeba wyjąć nasz nieszczęsny bezpiecznik. One są, słuchajcie, zmaskowane w środku. Bezpiecznik mamy wyjęty. Oj, 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 kamera nie rob psikusa. Widzicie, bezpiecznik jest wyjęty. No i teraz, słuchajcie, co ja zrobię. Włożę przewodzik. Gdzie to mamy? Mamy tu. Gdzie jakieś sakramenckie zimno. No i dobra, słuchajcie. Mamy przewodzik włożony pod bezpiecznik. Te bezpieczniki są po stronie pierwotnej zmaskowane ze sobą, także tu się nie musimy co martwić. No i teraz bardzo ważna, słuchajcie, rzecz. Potrzebujemy zasilanie, które pojawia się nam jako 15. Tylko że w tych samochodach 15 jest czasowa, czyli wygaszana dopiero po chwili. Więc słuchajcie, powiem Wam tak, żebyście nie musieli gdzieś tam błądzić i krążyć. Wyciągamy ten przekaźnik. To jest przekaźnik, słuchajcie, który jest od sterowania tak samo tutaj, tej skrzynki nieszczęsnej. No i teraz słuchajcie tak, jakbyśmy się chcieli tak doczepić, do czego mamy tutaj piny. Więc mamy tak, piny do sterowania, co są te. Tu mamy pin, na którym jest napięcie stałe i tu jest pin, na którym pojawia się napięcie już to kluczowane, które jest. No i teraz tak, co musimy zrobić? Jak mi się tylko uda, jedną ręką wkładam przewodzik. Wciskam przekaźniczek, proszę bardzo. On tam na pewno powinien się połączyć. No i teraz co? Żeby nie owijać kotka w bawełnę, robimy nasz mały teścik. Czyli włączamy zapłon i robimy próbę. No i voilà, nasz silnik pali. Dobra, zgasiłem, żeby nie zatruwać i nie tracić czasu waszego przede wszystkim. No i słuchajcie, tak jak widzicie, samochód odpalił. Przed chwilką było słychać nawet jeszcze charakterystyczne wygaszenie silniczka tutaj od nastawnika klap. Także słuchajcie, najprościej, patent sprawdzony. Przede wszystkim nie martwmy się, że to coś będzie pobierało niepotrzebny prąd. Robimy jeszcze raz próbę, jakąś małą. Nasz samochód odpala. Idziemy siłowniczek. Pyk, było słychać. O, widzicie? On zaraz sobie zrobi wygaszenie. O,
wygasił się, czyli zrobił test, posprawdzał instalację pod koniec i wszystko jest. No także widzicie, pokazałem wam metodę jak najprościej, nawet na drodze, słuchajcie, jak wam się to stanie, co zrobić. Także zapiszcie sobie filmik, czy subskryba sobie kliknijcie, będziecie mieli mnie zawsze. No i będziecie mieli życie łatwiejsze. Także jak filmik się przydał, słuchajcie, po raz kolejny powtarzam, subskrypcja, łapeczka w górę. No i co już mogę powiedzieć, dziękuję za oglądanie, za zaufanie i zapraszam do następnych filmików. Cześć!